56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i cudownie jest tutaj spotykać takie osoby jak pani Krystyna Prońko. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku w Opolu jest bardzo ciepło i chyba jest tak, nie że... tylko w tym, bywa tutaj bardzo ciepło. I bywało też bardzo mokro, prawda? I bardzo mokro też bywało, tak. I myślę, że w tym roku to się nie zmieni. Taki termin, no. Taki termin, albo taka energia właśnie. Jakaś. To już się pewnie połączyło, tak. I zawsze się łączy. Pani Krystyno, czy po wielu latach na scenie przyjazd do Opola jest jeszcze czymś wyjątkowym? Czy to jest taka rutyna, trochę standard i w sumie fajnie? Nie, to nie jest ani rutyna, ani standard. Kiedyś się mówiło, że Festiwal Opolski to jest święto polskiej piosenki. Pewnie nadal jest dla wielu, wielu, wielu osób i ciągle ten festiwal ma jednak publiczność, więc nie ma o czym gadać. Natomiast dla mnie to jest przypomnienie, bo bywałam tu wiele razy i przypominam sobie i mnie publiczność sobie przypomina i to tak działa. Ja w ogóle uważam, że właśnie to, co pani powiedziała, jest niezwykle istotne, że festiwal zmieniał się przez te wszystkie lata. Ja jestem Opolanką, więc wyrastałam razem. Się zmieniał, miejsce, w którym się odbywa, się zmieniał. Wszystko się zmieniało, czas się zmieniał, nawet daty festiwalu się zmieniały, bo odbywał się w okolicach po 20 czerwca się odbywał, w okolicach Nocy Świętojańskiej, a teraz jest... Tak, był i wcześniej, i później, i teraz jest w tym terminie, więc to też się zmieniało. Najważniejsze jest to, że zawsze... Koniec końców to muzyka i wyraz artystyczny bierze górę i to jest niezwykle istotne. I to jest najważniejsze, tak. I natomiast to, co chciałam powiedzieć, że uważam, że cudownie, że można panią tutaj spotkać, ponieważ na przykład mój syn ma 7 lat i gdyby na przykład pani tutaj nie było i gdybyśmy nie pamiętali o tym, że są artyści doświadczeni, a nie tylko nowe gwiazdy YouTube'a, Instagrama czy Facebooka, to być może nie moglibyśmy, nie mielibyśmy okazji, żeby pokazać zupełnie inny rodzaj muzyki, której dzisiaj się właściwie już nie pisze. Robi się coś zupełnie innego dzisiaj, prawda? No, de facto tak jest, ale zawsze można mieć w domu stare płyty i dzieciom podsunąć. Tak, ja niejednokrotnie szukam jakichś piosenek, ale muszę przyznać, że nie wszystko można znaleźć w internecie, naprawdę. Ale w bibliotekach są nagrania stare. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Biblioteka Narodowa ma tak... To jest taki przepis, który dotyczy wszystkich... Czy przepis, czy zwyczaj, nawet dokładnie nie wiem, który dotyczy wszystkich wydawców, którzy wydają jakiekolwiek nagrania i płyty. Każdy wydawca muzyki ma obowiązek odstawienia do Biblioteki Narodowej po 2 egzemplarze płyty, którą wydał. Czyli de facto cały ten repertuar gdzieś jest. I pewnie właśnie, nie wiem jak było wcześniej, ale pewnie też te płyty czarne, long playe, są tam osiągalne. Więc do tej starej muzyki można dotrzeć niekoniecznie przez YouTube, tylko trzeba chcieć. Dokładnie, trzeba chcieć znaleźć ten czas, a dzisiaj często co chwilę słyszymy, że nie mamy czasu. Bo po domach też ludzie mają płyty, bo niektórzy je zbierali i publiczność kupowała to przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale źródłem najpewniejszym, gdzie ktoś, kto się do tej pory tym nie interesował, biblioteka. Tak jest, ja pamiętam, że kiedy zawsze jak puszczam mojemu synowi takie starsze piosenki, bo uwielbiam śpiewać, i robię to notorycznie, na szczęście moje dziecko nie ma nic przeciwko i samo też wchodzi w to bardzo łatwo, więc cieszę się i mam wrażenie, że jakoś więcej potrafię przekazać śpiewając właśnie takie piosenki i myślę, że nawet dla dzisiejszych pokoleń taka czarna płyta winylowa to będzie niezła atrakcja. Tak, to jest trochę inaczej to brzmi, ale albo w ogóle sam cieplej, sprzęt, cieplej. Prawda, gramofon, jak... inaczej jest, no cały świat się zmienił, więc to się też pozmieniało. No. A dzisiaj, kiedy wchodzi pani na scenę w Opolu, to jest inaczej, czy właściwie, kiedy pani chwyta mikrofon, zaczyna pani śpiewać, no to właściwie jest tak samo dobrze? Proszę pani, ja nie wiem, jak jest. Ja się skupiam na czym innym, żeby to, co robi, zrobić jak najlepiej. No właśnie naprawdę, o to mi chodzi. Czyli... I naprawdę nie wiem, efekt słychać po oklaskach, no. Więc... Czyli poczekamy na koncert, jednym słowem. Tak, zobaczymy, co się z tego urodzi. Znajduje pani czas, żeby trochę pobyć w Opolu, czy raczej tylko amfiteatr nie, i koncert? Nie znajduję. Akurat jestem między jednym koncertem a drugim i dosłownie nie wiem, jak ja sobie z tymi terminami swoimi przez najbliższe 3 dni poradzę, no ale umowy podpisane.
taka praca, mówią niejednokrotnie, wydaje się widzom, że to jest taka łatwa i przyjemna praca, prawda? A tu jest zupełnie... No nie, to już jest szerszy temat. Na pewno nie jest łatwa i przyjemna, aczkolwiek satysfakcjonująca i przynosząca dużo radości, na pewno. Pani Krystyno... O ile jest pasją, bo jak się jest to tylko tak od... żeby coś tam, to nie. Ale to jest też bardzo ciekawy temat, oczywiście szerszy jak najbardziej, bo dzisiaj młodzi ludzie bardzo chcą żyć ze swojej pasji, bardzo chcą robić w życiu to, co lubią i na tym zarabiać pieniądze. Stąd na przykład ta wspomniana już aktywność w internecie. Ale to nie o to chodzi, żeby coś nazywać, że jest pasją, tylko żeby to była rzeczywiście pasja. To jest różnica. To prawda, chodzi o czucie, o to, co ma się w sercu, a nie tylko w głowie. Bardzo dziękuję Pani Krystyno, życzę zatem no, takiego spokojnego pobytu w Opolu. Trochę jednak oddechu tutaj też u nas życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.